Cześć, z tej strony Marek z Gawędy Imperium. Chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać na pewien temat, który wynikł z inicjatywy pewnej osoby, która chciała przyjść na nasze comiesięczne spotkanie RPG-owe w Szczecinie i zadała mi pytanie. Otóż przyznała się, iż zakupiła jakiś czas temu Wyzwanie z innego świata. Tam też, przeczytając, pod dużym wpływem pewnego opowiadania pradawny lud stwierdziła, że zagłębi temat. Tak też wpisała Lovecraft Cthulhu w Facebooka i wyskoczyło jej nasze wydarzenie, na którym można właśnie było zagrać w RPG Zew Cthulhu. Zadałem jednak wcześniej pytanie, nie wiedząc prawdopodobnie czym są RPG, nie wiedząc o co tam do końca chodzi, zadała mi pytanie, czy ona mogłaby zagrać w te opowiadanie pradawny lud. Powiem szczerze, nie odpowiedziałem od razu. Nie to, że nie rozumiałem pytania, rozumiałem je bardzo dobrze. Jednak wpadło mi do głowy pytanie, po pierwsze, na jakim systemie to poprowadzić? Bo do starożytności, szczególnie starożytnego Rzymu, mamy ów dedykowany system właśnie oparty o prozę Lovecrafta. Jednak postanowiłem wpierw przeczytać raz jeszcze opowiadanie, którego, przyznam wam się szczerze, po prostu już nie pamiętałem. A opowiadanie okazało się naprawdę ciekawe. Swoją drogą polecam do zapoznania się, bo motyw naprawdę ciekawy. Otóż na początku dowiadujemy się z listu, jakoby pewien mężczyzna często miał dziwne sny. Dziwne sny na temat starożytnego Rzymu. Sny, w których przemierza wraz z boskim Juliuszem Galię. Kolejny sen nawiedził go po dłuższej przerwie. Sen lekki nie był. Był to, można powiedzieć, sen zahaczający gdzieś o horror. Jednak nie o tym będę wam oczywiście opowiadał, nie będę wam streszczał opowiadanie, bo to zupełnie nie o to chodzi. Właśnie to pytanie zainspirowało mnie do stworzenia, mam nadzieję, miniserii na kanale, mianowicie o właśnie opowiadaniach Lovecrafta. Co z nich możemy wyciągnąć, jak możemy je wykorzystać i jakie ciekawe i niezwykłe motywy można wpleść w nasze przygody RPG-owe. A mianowicie dzisiaj porozmawiamy o opowiadaniu Pradawny Lud. Otóż standardowo, jeżeli chodzi o RPG, opowiadanie zaczyna się od listu do naszego przyjaciela. Motyw naprawdę fajny, ale trzeba uważać, żeby go zbyt często nie wykorzystywać. Gdyż nawet jeżeli coś działa, a jest zbyt często wykorzystywane, to po prostu przestaje być fajne. Samo opowiadanie na dobrą sprawę dzieje się w dwóch czasach, w dwóch rzeczywistościach. A mianowicie rozpoczynamy od prawdopodobnie gdzieś w latach 20. listu, w którym dowiadujemy się, że wuj próbuje przetłumaczyć opowiadania, próbuje tłumaczyć tutaj Wergiliusza, a sam autor listu postanawia w przyszłości, przynajmniej składa nam taką deklarację, że napisze opowiadania na temat swoich listów. Tak też jego niezwykłe sny stają się kanwą właśnie tego opowiadania. Dowiadujemy się o pewnych dziwnych wydarzeniach u podnóży Pirenejów w dzisiejszym mieście Pampeluna. Tam też Rzymianie, zaniepokojeni działalnością, modlitwami, sabatem czarownic, do dziwnych bogów, dziwnych rytuałów, postanawiają się zająć tą sprawą. I zadacie mi pytanie, no dobra, ale gdzie tu miejsce na przygodę? Otóż po pierwsze motyw snu. Bardzo fajna sprawa, szczególnie jeżeli chcemy poprowadzić sesję, a zabrakło nam jednego z graczy. W takim razie też pozostali gracze właśnie motywem snu mogą przenieść się do odległej krainy, do odległych czasów, przeszłości, a może przyszłości. Czy te zdarzenia będą miały wpływ na fabułę, czy nie, zależy tylko od was. Ale powiem wam szczerze, to naprawdę jest ciekawy motyw. Szczególnie tutaj w opowiadaniu
widzimy pewne wydarzenia, których autor, będąc w realnym świecie, wybudzając się ze snu, może sprawdzić, czy rzeczywiście one miały miejsce i czy rzeczywiście osoby, które tam spotkał, były postaciami historycznymi, czy tylko i wyłącznie wytworem jego wyobraźni. To może być przyczółkiem, początkiem szaleństwa. Bo gdyby nasza kampania składała się tylko z takich snów, w której zmieniamy przeszłość bądź przyszłość bohaterów, wyobraźmy sobie sesję dla dwóch, trzech osób. Załóżmy, że będzie to rodzina. Otóż kilkanaście lat temu miał miejsce straszliwy wypadek samochodowy, lotniczy, wasza decyzja, w którym zginęli rodzice owej trójki rodzeństwa. Ci nie mogli pogodzić się ze stratą, popadali w coraz to większe szaleństwo, szukając teorii spiskowych i przyczyn wszędzie, tylko nie tam, gdzie powinni. Tak też pewnego dnia, będąc już zamkniętymi w zakładzie zamkniętym, wszyscy we trójkę śnią sen. Są w przeddzień tragedii, która niedługo ma nastąpić. Jak się okazuje, teraz widzą więcej. Wiedzą, na co zwracać uwagę. I mają nadzieję zapobiec owemu nieszczęściu. Przed domem zjawia się tajemniczy mężczyzna, którego wcześniej nie widzieli, nie obserwowali na zewnątrz, co się dzieje. Ów tajemniczy mężczyzna pojawia się tam co jakiś czas. Sen jednak zostaje przerwany. Z powrotem są w zakładzie zamkniętym. Kolejny nudny dzień, badania, lewatywa tytoniowa i inne przyjemności, które mogą czekać pensjonariuszy właśnie takich zakładów. Jednak gracze z upragnieniem czekają na noc, gdyż wiedzą, że tylko wtedy mogą coś zmienić. I tak też w momencie, kiedy mieli wsiąść do samolotu, powstrzymują zdarzenia. Następnego dnia, gdy byli przekonani, że budzą się ze snu, okazuje się, że w śnie wcale nie są i budzą się po prostu kolejnego dnia. Muszą jednak zmierzyć się z... No właśnie, z czym? Z reperkusjami swojej zmiany w przeszłości. Ów mężczyzna okazuje się być członkiem kultu, który pomógł, jak informuje ów mężczyzna, zmienić im przeszłość. Podali im w zakładzie zamkniętym właśnie jakiemuś rytuałowi, który pozwolił im tu wrócić. W zamian jednak, jeżeli chcą tu dalej żyć, muszą coś zrobić. Nie powiem, że to opowiadanie akurat jest o tym. Tak jednak mnie natknęło, iż może być to całkiem ciekawa przygoda, właśnie oparta na motywie snu, na motywie bezsilności i próbie zmiany wydarzeń. W tym opowiadaniu bohater ma przeczucie, że wydarzy się coś złego. Wie, że kohorta rzymska powinna wejść i wybić, albo przynajmniej cokolwiek zrobić z owymi plemionami górskimi. To jednak się nie dzieje. I z lekką bezsilnością, próbując wykonywać jakieś podrygi, stara się zmienić przeszłość albo śnić ów własny sen. W każdym bądź razie w końcu dochodzi do wielkiego, tragicznego zdarzenia. I wtedy pisze, iż się obudził. To był najbardziej wyrazisty sen, jaki miałem od lat. O losie tej kohorty nie ma oczywiście żadnych zapisów, ale miasto ocalało. No właśnie. Z tym, że miasto ocalało poprzez jego ingerencję, czy bez tej ingerencji również do dzisiaj znalibyśmy miasto Pampeluna. A może by go już nie było? Z takim to pytaniem was zostawiam i zachęcam oczywiście do zapoznania się z bądź co bądź bardzo ciekawym opowiadaniem. Jeżeli zamierzacie
waszych poszukiwaczy tajemnic wysłać do starożytnego Rzymu, zmierzyć się ze starożytnymi kultami. Możecie wykorzystać motyw snu albo motyw przejścia. Niech wrócą z powrotem do czasów im współczesnych i zmierzą się z konsekwencjami swoich czynów. Motyw, mam nadzieję, was zainteresuje. Mnie z pewnością zaintrygował i powoli przygotowuję się do sesji w klimatach tego opowiadania. Jednak, by nie zepsuć frajdy z znanego materiału owej graczce, postanowiłem wykorzystać go w całości. Będziemy brali udział w tym opowiadaniu, jako, nazwijmy to, trzecia strona, która zna jego początek i zna jego koniec. Możemy oczywiście akcję usadowić przed bądź po wydarzeniach z opowiadania, dając w ten sposób graczowi pewną satysfakcję z tego, że wie bądź wiedział, co się wydarzy. W taki też sposób będziemy mogli zagrać z graczami, którzy do tej pory nie byli pozytywnie nastawieni do samych RPGów, ale znają na przykład jakiś horror, który bardzo im się podoba. Może chcieliby sprawdzić, co działo się przed, może w trakcie, a może po tych wydarzeniach. Warto moim zdaniem eksplorować opowiadania Lovecrafta, co oczywiście pokazuje nam Chaosium, wydawanie kolejnych przygód, które garściami łakną z opowiadań. Powiedzcie mi, jeżeli chcecie oczywiście, jaki wasz byłby pomysł na wykorzystanie tego opowiadania w waszym scenariuszu. Mam nadzieję, że taki format wam się spodobał, gdyż na kolejny odcinek z tej serii zaprosiłem właśnie członka Klimaty RPG, a mianowicie Sławka, do porozmawiania o owym opowiadaniu, o muzyka Eri Shazana, co można by z niego wyciągnąć, jak z niego można by zrobić przygodę, jakie motywy są gotowe do wykorzystania gdzieś indziej, a jak też moglibyśmy poprowadzić sesję w kanwie właśnie tego opowiadania. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał i do usłyszenia. Cześć!